samotnie wychowujący ojciec córkę, to niełatwe zadanie. Córkę, która utalentowana była zawsze i zawsze wszystkie sygnały świadczyły, że może być artystką. Ty chciałeś, żeby była artystką? Jak to było? Czy chciałeś, żeby miała normalny, poczciwy zawód? Nigdy nie myślałem o tym. Nie? To się stało jakoś tak w sposób mechaniczny. Otóż po powrocie ze Stanów, Natalia miała wtedy chyba 7 lat, ja wróciłem po rocznym pobycie w Stanach. Program pierwszy telewizji naszej zaproponował mi taki godzinny program autorski. Ja sobie pomyślałem, że ponieważ w tym programie będzie wielu różnych wykonawców śpiewających moje piosenki, że powinien być ktoś taki naprawdę od serca. No i tak absolutnie do zabawy, do ubarwienia tego programu napisałem piosenkę Co powie tata. I wbrew moim oczekiwaniom, bo ja myślałem, że tylko będzie rzeczywiście taka jednorazowy, miły, liryczny akcent w tym programie, piosenka się stała wielkim hitem i to właśnie na głównej liście przebojów polskiego radia. No i firma Savitar zaproponowała mi, żebym nagrał płytę z Natalią. Tak powstał ten long play, gdzie z jednej strony są piosenki Ani, z drugiej Natalia. Płyta się rozeszła błyskawicznie. No i wtedy właśnie wystąpił z propozycją kolejną polskie nagrania, żeby już nagrać cały long play z Natalią. Nie bałeś się wtedy, że taki ruch może zadecydować o zawrocie głowy takiej młodej istotki? Nie bałem się dlatego, że wiedziałem, że to jest dla Natalii zabawa. Mhm. Że ona, że w żaden sposób nie odbiło się to na jej psychice w sensie zadzierania nosa. Ona nadal była skromną uczennicą, skromną koleżanką, taką gwiazdą szczepaka. Dzieciństwo takie artystyczne często jest wielkim zagrożeniem dla takiego młodego organizmu, bo to nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy. Nie byłem tak zupełnie samotnie wychowującym dziecko ojcem, bo miałem wielką pomoc od babci Halinki i dojeżdżającej mojej mamy. Babcia Halinka właściwie w pełni zastąpiła, no nie w pełni, ale starała się zastąpić Anię. Stała się jak gdyby taką drugą matką, stała się zastępczą matką Natalii. I tak naprawdę to ona ją wychowywała. Natalia zawsze była osobą bardzo skromną. Mhm. Bardzo skromną i bardzo czułą na innych ludzi. I dlatego mówię, że mimo tych sukcesów wielkich, które odnosiła jako dziecko, bo jednak zostało sprzedanych ponad 2 miliony płyt. To jest to w ogóle niebotyczny sukces jak na Polskę, prawda? Mimo wszystko zawsze była skromną, zawsze myślała o innych. Zawsze myślała o swoich koleżankach. I to jej pozostało po prostu. Nie były ci, powiedziałabym, słabości męskiego charakteru obce całkiem? No, znaczy nic ludzkie nie było mi obce. Nie było, tak? Tak. Możesz przyznać. Mogę się do tego przyznać. Życie, w sumie muszę powiedzieć, że miałem bardzo szczęśliwe. Masz szczęśliwe cały czas. Po prostu no, zdarzyła się jedna tragedia w moim życiu, bardzo wielka. Bo straciłem bardzo ważną dla mnie osobę w życiu, ale jakoś to życie, opatrzność mi tak poukładała, że w sumie no, zeznam dużo szczęścia, bo jeszcze mi się urodził syn, którego bardzo kocham, Piotruś. Jeszcze przeżyłem parę miłości. Mam cudowne wnuki, które strasznie kocham. Nie wyobrażam sobie życia bez Ani i Asia. A jak znosisz, że do ciebie mówią, bo mówią dziadku czy Jarku? Jak mówią? Dziadku. Ja jestem dumny z tego, że dziadku mam. Tak? Dziadziuniu. A już piszesz dla nich muzykę, czy jeszcze nie? Muszę grać Ani, to wtedy tańczy, bo Ania bardzo lubi tańczyć.
Jeszcze trudno mówić o śpiewie, ale... Zmierzamy ale każdą frazę kierunku. Powtórzy. Powtórzy. Tak. Niedługą, ale każdą powtórzy. A ja się chyba będzie śpiewał jednak. To jest... No to nie uda na się. Na pochybę wszystkim tym, którzy nie darzą mnie specjalną sympatią, bo ja się będzie śpiewał. Nie będziesz wpływał na ich ewentualną przyszłość, to znaczy odradzał, tłumaczył, że to nie warto, że to nie jest pomysł na życie, że lepiej być inżynierem. Nie, na pewno nie, bo życie z muzyką jest życiem bardzo pięknym. Bardzo pięknym i ja sobie nie wyobrażam życia bez muzyki w ogóle. Jeżeli oni by mogli mieć takie życie, że muzyka będzie ich jak gdyby celem w życiu zawodowym, to byłbym bardzo szczęśliwy. A jeszcze do tego, jeżeli... Byliby szczęśliwe zakochani. Byłbym w ogóle bardzo szczęśliwy. Ze zdrowiem sobie też radzisz? No dbasz. Czyli ustatkowałeś. Przeszedłem operację serca rok temu. Jestem wdzięczny bardzo profesorowi Bochenkowi, że uratował mi życie. I staram się po prostu mimo wszelkich innych dolegliwości, jakie mam w tej chwili, ale muszę powiedzieć, że mam wspaniałą opiekę lekarską, którą muszę mieć. No i mimo wszystko staram się nie myśleć o tym. W ogóle zapominać o tym, że cokolwiek jest nie tak i staram się żyć normalnie. Jarku, bardzo dziękuję Ci za to, że byłeś naszym gościem. Dziękuję Ci za wizytę Państwa. Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj Jarosław Kukulski, kompozytor, pianista, aranżer, muzyk. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie, a Państwu za cierpliwość. Dziękuję bardzo.